Mamy tutaj oś liczbową z zerem po środku i na tej osi zaznaczyliśmy pewne liczby. Po lewej stronie mamy liczbę A, tutaj mamy liczbę B trochę bliżej zera, a po prawej stronie zera mamy liczbę C. A tutaj mamy kilka zdań, kilka nierówności. Chciałbym, żebyście zatrzymali ten film i pomyśleli, które z tych zdań są prawdziwe, które fałszywe, a których z nich nie jesteśmy w stanie określić, bo nie mamy wystarczających informacji. No to ok, zakładam, że chwilę się nad tym zastanowiliście. Nad tym, które z tych zdań są prawdziwe, które nie, a które nie wiadomo. Zróbmy to teraz razem. Pierwsze zdanie mówi, że minus b jest mniejsze niż minus c. Wiemy na pewno, że b jest mniejsze niż c. Że b jest mniejsze niż c. Skąd to wiemy? No cóż, b na osi liczbowej leży w lewo od c. Z takiego położenia bezpośrednio wynika, że b jest mniejsze niż c. Wiemy to na pewno. Ale tu jest minus b. Czy minus b jest mniejsze niż minus c? Zastanówmy się, gdzie na osi leży minus b. Minus b na żółto, minus b oznacza przeciwne do b. b jest o jedną kreskę w lewo od zera, minus b będzie o jedną kreskę w prawo od zera. Tutaj będzie leżało minus b. A gdzie jest minus c? Jeszcze raz. Minus c oznacza dosłownie przeciwne do c. c leży 1, 2, 3, 4, 5 kresek w prawo od zera, czyli minus c będzie leżało 1, 2, 3, 4, 5 kresek w lewo od zera. Minus c na fioletowo będzie leżało tutaj. No to porównajmy, czy minus b jest mniejsze niż minus c? Nie jest. Minus b leży po prawej stronie od minus c na osi liczbowej. Minus b jest większe niż minus c. To nie jest prawda. Minus b leży po prawej stronie od minus c. Minus b jest większe niż minus c. Jeżeli to jest dla Was trochę mylące, to pomyślcie sobie tak: jeżeli b jest liczbą ujemną, to minus b będzie liczbą dodatnią. I jeżeli c jest liczbą dodatnią, to minus c będzie liczbą ujemną. No i oczywiste jest, że liczba dodatnia jest większa od liczby ujemnej. Widać to też na osi, bo minus b leży na prawo od minus c, czyli to możemy wykreślić. Następne pytanie. Czy minus b jest większe niż 0? Już zaznaczyliśmy na osi minus b leży o jedną kreskę w prawo od 0. Nie wiemy ile każda z tych kresek oznacza, ale leży od zera w prawo, czyli jest większe niż 0. To jest prawda. To jest zdanie prawdziwe. Czy A jest większe niż B? Spójrzmy na oś. A leży na lewo od B na osi liczbowej, a jest bardziej ujemne niż B. Czyli A to mniej niż B, a nie więcej niż B. Czyli to nie jest ten przypadek. Żeby jakaś liczba była większa niż inna liczba, musi na osi liczbowej leżeć po prawej stronie. Żeby a było większe od b, musiałoby leżeć po prawej stronie od b. A widzimy, że a leży po lewej stronie b. a jest mniejsze niż b. I jeszcze jedno. Minus a jest większe niż c. Wiemy na pewno, że a nie jest większe niż c, bo a leży po lewej stronie od c. Poza tym a jest liczbą ujemną, bo leży po lewej stronie zera. C jest liczbą dodatnią, bo leży po prawej stronie od zera. A gdzie leży minus A? Zaznaczmy minus A na osi. A leży 1, 2, 3, 4, 5, 6 kresek w lewo od zera, czyli minus A będzie leżało 6 kresek w prawo od zera. Policzmy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli minus A leży tutaj. I zauważcie, że minus A leży po prawej stronie C Czyli minus a jest większe niż c. Czyli to jest prawda. Jeżeli coś was tu myli, bo tu jest znak minus i to wygląda jak liczba ujemna, więc jak może liczba ujemna być większa od liczby dodatniej, to pamiętajcie, że a samo w sobie, samo a, już jest liczbą ujemną. a leży 6 kresek w lewo od 0. Jeżeli znajdziemy liczbę przeciwną do tego, to będzie to liczba dodatnia. Otrzymamy 6 kresek na prawo od 0. A C, które już jest liczbą dodatnią, leży tylko o 5 kresek na prawo od zera. Po prostu minus A to liczba dodatnia. I jest większa niż C, bo leży na osi liczbowej po prawej stronie C.